mam żadnych wątpliwości, że do ostatniego dnia trzeba będzie włożyć całą swoją energię, całą wiarę w to, żeby te wybory wygrać, ale tu nic złego się nie zdarzyło. Myśmy dobrze wiedzieli, że ta radykalna przybudówka PiS-u, bo tym jest przecież Konfederacja, skrajnie antyeuropejska, antysemicka, że ona będzie mogła liczyć na taki mniej więcej pewnie 8-10% wynik. Dlatego tak ważne jest, żeby skoro wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność, ten no, wielkie wyzwanie, jakim jest bój o zwycięstwo. Ja chcę Państwu powiedzieć, że mam zamiar poprowadzić tę drużynę Koalicji Obywatelskiej do wygranej, do zajęcia pierwszego miejsca. Nie chodzi tutaj o złoty medal, tylko chodzi o to, że nasza ordynacja daje zwycięzcom tak naprawdę tę największą premię. Ale zadaniem innych partii demokratycznych jest no też skuteczne konkurowanie na przykład z taką partią jak Konfederacja. To jest ważne zadanie, bo jeśli miałoby się tak zdarzyć, że to PiS ze swoją przybudówką będą rządziły po wyborach, to perspektywa wyjścia z Unii Europejskiej, perspektywa polexitu stanie się nie teorią, tylko praktyką. Nie mamy przecież do tego już żadnych wątpliwości.